12 kwietnia z racji przypadającego tego dnia pamięci ofiar katyńskich chcieliśmy uczcić pamięć pomordowanych przez Sowietów oficerów Wojska Polskiego, policjantów, działaczy, zapalając świeczkę przy zasadzonych na terenie szkoły podstawowej dębach katyńskich. Zapalając zniczy chcieliśmy uczcić przede wszystkim ofiary sowieckiej zbrodni, które pochodziły z ziemi lubartowskiej, między innymi ostatniego przedwojennego burmistrza Lubartowa, pana Jastrzębskiego. Pamięć o tej zbrodni jest szczególnie ważna w kontekście przekazywania jej młodemu pokoleniu, ponieważ naród, który nie pamięta o tym, jest skazany na zapomnienie. Bardzo ważne jest dla nas, dla mnie osobiście także, żeby tą wiedzę o tym zdarzeniu, o tej zbrodni miało także młode pokolenie, żeby ta historia nigdy więcej się nie powtórzyła.